To jest jedna z bardzo wielu umów, które będziemy podpisywać, może nie będziemy my bezpośrednio, ale komitet organizacyjny, który nam podlega, z szeregiem partnerów przy organizacji tak dużej imprezy, jaką są Igrzyska Europejskie, które się w Polsce w tym roku odbędą. Ta impreza jest o tyle ważna, że rzeczywiście partnerem jest publiczny podmiot Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, który dysponuje absolutnie wzorcowymi obiektami, zarówno jeżeli chodzi o bazę noclegową, jak i o bazę sportową. W tym przypadku mówimy o kompleksie z koczni narciarskich, które będą nieco dostosowane do tej imprezy. Będą rozbudowane trybuny, aby również na średniej skoczni, która dotychczas służyła głównie celom treningowym, rozegrać oficjalną imprezę z udziałem publiczności. Myślę, że to jest świetna okazja do tego, aby zapoznać kibiców z Europy, również z tych krajów południowych, które na co dzień mniej się interesują sportami zimowymi, tak fajną dyscypliną, jaką są skoki narciarskie w odmianie letniej. Igrzyska Europejskie będą miały fundamentalne znaczenia dla promocji turystycznej Krakowa, innych miejscowości i całej Małopolski. Pokażemy światu, Europie, że Kraków i Małopolska są doskonałym miejscem do imprez turystycznych, do turystyki aktywnej. Przy tej okazji będziemy promować nasze zabytki, nasze atrakcje przyrodnicze. Postrzegamy, że kilkadziesiąt tysięcy turystów, którzy przyjadą tutaj, także podzielą się swoimi dobrymi wrażeniami z Małopolski. Dla nas jest to wydarzenie bardzo, bardzo duże, pozytywne. My jako Polski Związek Narciarski jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym, bo dla nas oczywiście i myślę, że dla wielu kibiców jest to coś wyjątkowego ze względu, że sporty zimowe zaistnieją w lecie. Oczywiście my mamy swoje konkursy skoków, mamy biegi choćby na nartorolkach, inne sporty zimowe również robią przygotowania, ale też jakby zawody, ale nigdy nie braliśmy udziału w tak dużej imprezie letniej.